słuchajcie, okazuje się, że Waszych pytań dotyczących ślubów było tak wiele, że musiałam zrobić drugą część tego ślubnego Q&A, na którą już teraz Was zapraszam. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Czy można zrobić ślub i wesele w stylu boho, mimo iż sala jest glamour? Często dostaję pytania, zazwyczaj w drugą stronę, czy mogę zrobić wesele w stylu glamour w sali, która nie jest glamour? I wiecie co, z jednej strony z mojego doświadczenia wynika, że nie ma rzeczy niemożliwych i udekorować naprawdę przepięknie można każdą przestrzeń i uzyskać dany styl wymarzony przez Was można praktycznie w każdej przestrzeni. Jest tak dużo sposobów dekoracji. Możecie dekorować kwiatami, możecie dekorować wielkimi figurami, postumentami, możecie dekorować światłem, możecie dekorować sufity, możecie dekorować poprzez mapping, więc tych sposobów jest bardzo dużo. Pytanie jest tylko takie, czy to nie jest troszeczkę utrudnienie sobie życia i czy finansowo Wam się to opłaci, bo dużo łatwiej będzie w sali w stylu glamour zrobić styl elegancki w wymyślonej przez Was na przykład kolorystyce, a tutaj tak trochę zwalczacie materię, więc na pewno będzie to trudniejsze zadanie i tak jak mówię, może być bardziej obciążające dla Waszego budżetu, ale można próbować. Można próbować, no ja lubię sobie poeksperymentować, popróbować, jestem taką osobą, która się nie poddaje. Choć jeżeli naprawdę robicie to po raz pierwszy, nie macie w tym doświadczenia, nie bierzecie profesjonalnej firmy, to uważajcie, żeby po prostu nie wyszła jedna wielka wtopa, że nikt nie zrozumie, że to miało być styl boho, tylko wyjdzie po prostu na niedorobiony, albo niespójny, albo na nie wiadomo o co chodzi. Okrągły stół dla młodej pary, a długie prostokątne dla gości. Co Pani uważa? Ogólnie, jak doskonale wiecie, jestem fanką okrągłych stołów, chociaż teraz pojawił się w stołach nowy trend, który jest przepiękny i który uwielbiam. I właśnie on polega na łączeniu ze sobą stołów okrągłych i prostokątnych. Wygląda to przepięknie. Jest to wspaniała opcja i jeżeli macie na tyle odwagi, to na pewno skorzystałabym, spróbowałabym, bo efekt jest super. Ale nawet jeżeli chcesz mieć dla wszystkich gości stoły prostokątne, a tylko dla młodej pary okrągłe, też jest to ok. Kwiaty. Kiedy zamawiać i odbierać, czy wyłącznie w dniu ślubu? Jezus Maria, jakie kwiaty zamawiać w dniu ślubu? Kwiaty muszą być zamówione z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście kwiaty, które posłużą Wam do dekoracji sali, muszą być ustalone naprawdę wcześnie, ponieważ zazwyczaj kwiaciarnia czy florysta odpowiednią ilość danych roślin zamawia specjalnie dla Was, pod Wasze zamówienie i musi być na to przygotowany. Jeżeli chodzi o bukiet dla panny młodej, również no nie zamawiałabym go, na pewno nie w dniu ślubu, ale też zamawiałabym go ze sporym wyprzedzeniem, najlepiej u osoby, która przygotowuje całe dekoracje, bo wtedy ten bukiet wiadomo, że będzie pasował, będzie się komponował z całością i na pewno jeżeli wybieracie sobie florystę, to już jest to osoba sprawdzona, więc będzie jakby pochodził z pewnego źródła, co jest bardzo ważne, bo daje Wam to takie poczucie spokoju i tego, że jakość, na którą liczycie, będzie zachowana. Więc fakt, że kwiaty wcześniej zamówione, faktycznie dobrze jest odebrać w dniu ślubu, jeżeli chodzi o bukiet, natomiast kwiaty te do dekoracji najczęściej są dostarczane przez właśnie florystę, u którego je zamawialiście, więc odbiór ogromnych kompozycji kwiatowych na dekoracje nie jest na Waszych barkach. Płaskie buty czy lepiej obcas? To jest trudne pytanie, co lepiej? No lepiej obcas, oczywiście nasza sylwetka wygląda ładniej na obcasach, poruszamy się ładniej na obcasach. Sukienka może mieć nieco dłuższą tą dolną część, przez co sylwetka wygląda ładniej. Natomiast może fajną opcją jest po prostu posiadanie butów
na przebranie później. Zwłaszcza jeżeli nie chodzicie często na obcasach, no to fajnie jest mieć taką alternatywę, żeby sobie buty potem zmienić, jak stopy już będą zmęczone i będą Was boleć. Natomiast z drugiej strony ja nie wykluczam butów zupełnie płaskich na ślub. Uważam, że są takie dziewczyny, którym to pasuje i wiecie, na przykład często na buty zupełnie płaskie decydują się panny młode, które nie mają zbyt wysokich narzeczonych, a nie chcą jeszcze być wyższe przez obcas. I te buty świetnie się sprawdzają, bo tak naprawdę, jeżeli macie suknię do ziemi, to kto tam zauważy, czy Wy macie pod spodem balerinkę czy obcas? Nikt tego nie widzi, a to gwarantuje Wam komfort w poruszaniu się i też komfort psychiczny przy na przykład niższym partnerze. Kolejne pytanie, kiedy inspiracje do wesela w stodole? Słuchajcie, no, żeby przygotować taki filmik, to potrzebowałabym przede wszystkim stodoły. Ale ogólnie temat jest bardzo fajny, bardzo wdzięczny. Udało mi się kiedyś już dekorować stodołę na ślub w jednym z odcinków programu I nie opuszczajcie aż do ślubu z taką fajną francuską parą. I wyszło to przepięknie, więc myślę, że filmik będzie mi trudniej przygotować, ale jeżeli pytasz o inspirację, to postaram się zrobić coś specjalnego wkrótce i albo wrzucę w ogóle taki tekst na portal z fajnymi zdjęciami inspiracyjnymi, albo w ogóle wrzucę same zdjęcia inspiracyjne na Instagram weddingdream.com. Jaką piosenkę wybrałaś na swój pierwszy taniec? Słuchajcie, na nasz pierwszy taniec wybraliśmy piosenkę, którą w oryginale w duecie wykonywała Barbara Streisand z Brianem Adamsem. I to była piosenka I Finally Found Someone. I to było takie zabawne, bo jakiś czas temu robiłam konkurs u siebie na portalu i zdobyło najmniej głosów ze wszystkich. Odpadła w ogóle w pierwszym starciu, co jest tylko dowodem na to, że piosenka po prostu musi być Wam bliska, dla Was ważna, dla Was piękna. I oczywiście są takie hity, które kradną serca bardzo wielu osób, ale fajnie, żeby właśnie ta piosenka była taka Wasza i ona okazała się być bardzo nasza, bo nikomu się nie podobała. Następne pytanie. Jakie kolory przewodnie według Ciebie są najlepsze na wesela? Mi to się bardzo zmienia, może dlatego, że już też widziałam i też dekorowałam tak wiele wesel. Natomiast lubię kolor jakby biały, może troszeczkę off-white, bo jednak w kwiatach to ciężko taką czystą biel, więc ten off-white jest takim moim królem chyba jednak wśród kolorów. Natomiast bardzo lubię te kolory, które są po prostu modne w danym sezonie, bo zazwyczaj to są takie kolory niestandardowe, niepowtarzalne, tak jak na przykład w tym sezonie. Modny jest kolor żółty, kolor purpurowy, kolor fioletowy i właśnie łączenie takich delikatnych pasteli z takim mocnym, kolorystycznym akcentem jest fajne, inne, zapada w pamięć, jest dla mnie ciekawe, interesujące, bo na przykład jeszcze wcześniej w takich kolorach nie tworzyłam żadnych dekoracji, więc lubię te trendy, które się pojawiają co roku i lubię właśnie z nich sobie korzystać. 23 tydzień ciąży. Jaką suknię ślubną wybrać, która będzie ładnie leżeć? Niedawno na YouTubie właśnie pojawił się filmik o tym, jakie suknie polecam dla kobiet w ciąży, także zapraszam do obejrzenia tego materiału, tam będą wszystkie informacje, bo to zależy, czy chcesz brzuszek podkreślić, czy chcesz go jeszcze troszeczkę ukryć, czy w ogóle da się go ukryć w 23 tygodniu, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, każda z nas ma innej wielkości brzuszek w 23 tygodniu, ale w tym filmiku znajdziesz, myślę, że odpowiedzi na bardzo wiele pytań, więc zapraszam do obejrzenia. Na co zwracać uwagę przy wyborze sukni ślubnej? Wow, to jest w ogóle super pytanie. Bo jest tak wiele czynników, na które trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim musi być to suknia, której krój będzie dopasowany do Twojej sylwetki. Potem musisz zwrócić uwagę na dopasowanie koloru do Twojej karnacji. Bardzo ważnym elementem są tkaniny, z jakich suknia jest wykonana. Im bardziej naturalne, tym lepiej, bo suknia lepiej pracuje, lepiej się układa, Twoje ciało lepiej oddycha, nie pocisz się w tej sukni, nie męczy Cię ona. Niektóre dziewczyny zwracają uwagę również na wagę sukni, chociaż ja tam w dniu ślubu, jakby ciężka była, ale ładna, to bym zaryzykowała, ale oczywiście również są to Wasze decyzje. Swoboda ruchu jest na pewno bardzo ważna.
No i ważne jest to, żeby ta suknia po prostu pasowała też do Waszego planu i stylu, na który stawiacie. Jezus Maria i długość. Idealnie dopasowujcie długość. Nie znoszę za krótkich sukienek. Żadne przykrótkie. Czy suknia ślubna w wersji krótkiej, taka do kolanka, jest na czasie i czy wypada? Bo! Nie pytajcie mnie, czy wypada. teraz w trendach nie ma sukienek o długości do kolana. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli to jest wymarzona przez Ciebie długość, jeżeli jest to długość, w której wyglądasz dobrze, Twoja sylwetka prezentuje się świetnie i jeżeli ta suknia spełnia Twoje ślubne marzenia, tak wypada. W co się najlepiej ubrać na ślub cywilny w plenerze? Później ma być wesele również w plenerze. No, przede wszystkim ma tutaj znaczenie pora roku. Chyba jednak kluczowe, ale rozumiem, że jeżeli zakładacie plener, to liczycie na dobrą pogodę w Polsce, czyli to może być jedynie latem, chociaż i tutaj nie ma gwarancji, ale oczywiście taką pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa, jest to, żeby ubrać się po prostu w suknię ślubną, może w stylu boho, bo jednak te śluby plenerowe od razu nam się kojarzą ze stylem boho. Ale wcale, uważam, nie powinniśmy się ograniczać, bo okazuje się, że śluby w plenerze mogą być w bardzo różnych stylach, mogą być bardzo eleganckie i też na łonie natury wyglądają przepięknie, więc Wasza kreacja musi być dopasowana do Waszego pomysłu na ten ślub. Cywilny w plenerze nie oznacza wcale skromny, nie oznacza wcale boho. To musi być kreacja, w której Wy się czujecie doskonale i która prezentuje się absolutnie wyjątkowo. Wesele bez alkoholu. Czy to dobry pomysł? Mam wrażenie, że już kiedyś, nie wiem, czy rozmawialiśmy na ten temat, czy pisałam dla Was artykuł. Wydaje mi się, że na portalu jest artykuł weddingdream.com, tam znajdziecie artykuł pod tytułem ślub bez alkoholu. No słuchajcie, w Polsce mam wrażenie, że to jest bardzo ryzykowny temat. Takich wesel jest ekstremalnie mało. Musicie mieć naprawdę niezłą motywację, żeby zdecydować się na takie rozwiązanie. To, co pisałam w tym artykule, to najważniejsze jest to, żebyście poinformowali o tym gości już na etapie ich zapraszania, ponieważ jest to tak niestandardowe rozwiązanie, że fajnie byłoby gości o tym uprzedzić. Wszystko po to, żeby nie przyszli, żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzą i są jacyś mega rozczarowani, niezadowoleni, plotkują, obgadują to, wyrażają swoje niezadowolenie głośno i po prostu sprawiają Wam tym przykrość. Ja rozumiem, że taka jest Wasza decyzja, ale fajnie, żeby po prostu wiedzieli, na co się piszą, przychodząc na takie wesele, żeby byli na to przygotowani psychicznie, bo to, że na weselu nie będzie alkoholu, wcale nie oznacza, że nie będzie dobrej zabawy, że nie będzie świetnej muzyki, dobrego jedzenia, że to nie będzie cudowna celebracja. Tylko po prostu goście muszą o tym wcześniej wiedzieć. Mam nadzieję, że uzyskaliście odpowiedzi na nurtujące Was pytania. No i jeżeli Q&A to są Wasze ulubione filmiki, to koniecznie dawajcie łapki w górę i naciskajcie dzwoneczek, żeby nie przeoczyć kolejnego. Dziękuję! Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!